Leila Kalamuić, nazywajcie mnie Esteban. Przełożyła Magdalena Petryńska. Dla Naidy. Czym jest dla mnie maszyna do pisania? Deszczowy ranek. Nie chce mi się nigdzie iść. Siedzę na kanapie i przeglądam gazetę. Kiki skuliła się u moich nóg i miauczy. Na stronie 28 tytuł wytłuszczonym drukiem. Zamyka się ostatnią na świecie fabrykę maszyn do pisania. Jest wtorek, 26 kwietnia 2001 roku. Czytam dalej. Era maszyn do pisania, najważniejszego z narzędzi biurowych w XX wieku, zbliża się do końca. W Mumbai, w Indiach, ostatnia produkująca je fabryka zakończyła pracę. Moja mama była maszynistką. W czasach, o których mówią, że już się nie liczą. W krótkim życiu, które trwało 22 lata. Umarła pewnego dawnego piątku, 20 sierpnia 82. Miałam 2 lata. W moim życiu nie istnieje wspomnienie matki. Jest tylko opowieścią, tą świętą, o powstaniu, o intymnym prapoczątku. Moich rówieśników usypiano bajkami, a ja słuchałam o niej. O jej śmierci mówiło się cicho. Gwarnie robiło się tylko wtedy, kiedy przyszła kolej na jakąś anegdotę albo figiel z jej życia. W takich chwilach miniony czas rozgrzewał struny głosowe, turlał się między językiem i podniebieniem, z powietrzem przemieniał się w słowa, potem w zdania. Opowieści towarzyszyły jej podróżom. Nieważne, że czasem jedna historia podważała inną, że coś się nie zgadzało. Świętości się nie tyka, w nie się wierzy. To były czasy czynów społecznych, z których wracało się z zapaleniem nerek. To był świat, w którym odbywały się zawody maszynistek i przyznawano nagrody za drugie miejsce. Drugie, bo jakaś dziewczyna płakała, ponieważ moja mama była szybsza i lepsza. Na pocieszenie jury przyznało zapłakanej dziewczynie puchar, a moją mamę odesłano do domu z dyplomem drugiego miejsca. Oprócz dyplomu przeżyły ją płaszcz kąpielowy, obrączka, legitymacja partyjna i maszyna do pisania. W mieszkaniu babci i dziadka maszyna była relikwią. Wspomnieniem troskliwie strzeżonym w szafie w sypialni. Tylko moje uparte prośby były w stanie wywabić ją na stół. Babcia i dziadek siedzieli koło mnie i pozwalali mi w nią stukać. Ostre dźwięki odbijały się od ściany. Tusz wyciskał na białym papierze kształty liter, najpierw wybieranych na oślep, a potem słowa, zdania. Aż do końca linijki, kiedy dźwignią cofałam wałek na początek. Stukałam tak godzinkę, dwie. Kiedy zaczynały mnie boleć palce, pakowaliśmy maszynę do plastikowej walizeczki w głęboką ciszę przedwczesnej śmierci. Czy wtedy pokochałam pisanie? Nie wiem. Ale wiem, że lubiłam wystukiwać krótkie przygody i kłopoty z jej życia. Jak zbiła okno w pokoju i udawała, że nie ma z tym nic wspólnego. Albo jeszcze lepsza historia, jak zjadła cały kawał szynki i na pusty talerz w babcinych rękach patrzyła z ogromnym zdziwieniem, uparcie powtarzając, gdzie się podziała? Nie wiem, dlaczego zaczęła mi przeszkadzać ta informacja z Indii. Nie wiem też, dlaczego weszłam na drabinę i zdjęłam z szafy zakurzoną plastikową walizeczkę. Nie dotykałam jej od niepamiętnych czasów. Wkrótce minie 30 lat, odkąd mama umarła. Myślę o tym, kiedy wykręcam pustą kartkę i piszę, czym jest dla mnie maszyna do pisania. 4 pory roku. Głosy mówią ze spojrzeń, młode i stare, miękkie, przymilne, mogłabym je rozetrzeć na ciele jak masło na gorącej bułce. Z rozpalonymi policzkami zlizywałabym z otwartych dłoni ich pytania. Kim jesteś i czyja? Ja,
Złotko, w dzieciństwie często tak mnie nazywali, należałam do lata. W nim się urodziłam. W nim moja mama umarła. W tym lecie życia i śmierci byliśmy razem. Babcia Brana, dziadek Boro, Nana Safeta, dziadzio Nedżat i ja. Nana, tak bośniaccy muzułmanie w rozumieniu naród, który to status mieli w titowskiej Jugosławii, nazywali babcię. U Serbów babcia to baka, tu babcia Brana. Różne końcówki świadczące o narodowości ma też słowo dziadek. U Serbów deda, tu dziadek Boro, u Bośniaków dedo, tu dziadzio Nedżat. Tata był albo go nie było. W jednym domu, w dwóch różnych miejscach, na dwóch końcach miasta jedliśmy naninę pity i babciną sarmę. Znana już w Polsce pita jest bardzo popularna w kuchni bośniackiej, a sarma, czyli gołąbki z kapusty kiszonej w główkach lub liści winogron, to jeden ze specjałów kuchni serbskiej. Dziadek i dziadzio pili piwo i rakije. Za sublokatorów mieliśmy Boga i Titę. Ja jestem z lata. Lato to ja. Głosy się śmiały. Grubymi palcami szczypały mnie w policzki, dopóki nie poczerwieniały, jakby były z miedzi. Sublokatorzy pojawiali się tu i ówdzie. Pierwszy w modlitwach Nany i dziadzia, drugi w partyzanckich pieśniach babci i dziadka. A potem zaczęto strzelać. Z połowy domu babcia, dziadek, Boro i ja pojechaliśmy do Szidu, do siostry babci Brany. To była moja pierwsza zdrada. Wyjechałam z babcią i dziadkiem, zostawiłam Nanę i dziadzia. Do tej połowy domu, która nigdy nie dopasowała się do ziemi jak trzeba, dostaliśmy sublokatora. Wojna, tak się nazywał. Pojawiał się stale, kiedyśmy jedli, kąpali się, mieli zatwardzenie albo rozwolnienie. Były także fale. Nie te morskie, które przynosiły ryby, muszelki i łodzie. Mieszkały w domu człowieka, który nazywał się Sreten. Był stary, dobry i miał duże radio. Chodziliśmy do niego w sobotę, kiedy świeciło słońce, padał deszcz lub śnieg. Sreten włączał radio, częstował nas domowym sokiem z czarnego bzu, dawał nam 3 stołeczki. Siadaliśmy i puszczaliśmy swoje głosy, zamiast ciał, świat, na fale. W dobre dni znajdowaliśmy głosy Nany Safety i dziadzia Nedżada. Mówili, że żyją i że chyba całe to gówno minie. Znienawidziłam tę połowę domu i sublokatora. Wyobrażałam sobie, że wyrywam mu włosy, wpycham palce w oczy, sypię sól w nozdrza, ale nie miałam odwagi. Był wielki i silny. A potem na krótko przestano strzelać. Zostawiłam tę połowę domu, babcię Branę i dziadka Bora i ruszyłam z powrotem do tamtej połowy, w której byli Nana Safeta i dziadzio Nedżat. To była moja druga zdrada. W drugiej połowie domu sprawy miały się źle. Zawieszenie broni trwało krótko. Znowu strzelanina. Nie mieliśmy szyb, tylko grubą nylonową folię. Piec zwany kozą już nie popierdywał, tylko grzał. Siedziałam w swoim pokoju i na małych kartkach z nalepką Czerwonego Krzyża pisałam listy do babci Brany i dziadka Bora. Tu też mieliśmy sublokatora. On też nazywał się Wojna. Jego nie śmiałam tykać, nie znałam go dobrze. Chowałam mu tylko skarpetki albo spodnie, czasami plułam mu do jajecznicy z jajek w proszku w nadziei, że zrozumie, co mu chcę powiedzieć i sam odejdzie. A potem przyszła jesień. Padają granaty. Siedzimy z Naną Safetą przy kozie, która popierduje. Ja płaczę. Fale przyniosły wieść, że dziadek Boro umarł. We śnie. Z oka wypłynęła mu jedna łza. Nana Safeta wzdycha. Strasznie mnie to denerwuje. Wchodzi dziadzio Nedżat. Uśmiecha się wstydliwie. Trzyma w ręku oslobodni je. Siada koło nas i triumfalnie odwraca kartki prawie do końca.
Wśród nekrologów widnieje zdjęcie dziadka Bora i krótki tekst. Dziadzio Nedżad mówi: nieważne, że strzelają. Poszedłem wczoraj wieczór i dałem to do gazety. Niech wszyscy wiedzą. Tak, Boro umarł. Gdzieś daleko od wojny, mówili później ludzie, przechodząc koło naszego domu. Tak, mówiłam i ja, umarł Boro z łzą na twarzy i dałabym sobie rękę uciąć. Umarł przekonany, że go już nie kocham, bo wyjechałam. Moja zdrada stawała się coraz poważniejsza. I nadeszła wiosna. Do naszej połowy domu, gdzie mieszkaliśmy Nana Safeta, dziadzio Nedżad i ja. Wojna się niby to wyprowadziła. Przed rokiem. A co za nieporządek po sobie zostawiła. Bałagan, jakiego świat nie widział. Czekamy, żeby wprowadził się do nas nowy sublokator. Pokój. Już dawno powinien, ale jakoś nie przychodzi. A my liczymy na czynsz. Trzeba żyć. Ja zapisałam się do gimnazjum. Życie kosztuje. Pokoju ani śladu. Nana Safeta zachorowała. Doktorzy mówią, że to rak mózgu. Miesiąc, dwa najwyżej. Dla mnie wszystko to jest dalekie, jak bezkresna dal. Teraz nienawidzę i tej połowy domu. Dużo śpię. Któregoś ranka Nana Safeta, za słaba, żeby wstać, wypowiada moje imię i prosi, bym jej pomogła. A ja, jakbym spała, słyszę i nie słyszę. Jakoś wstaję, wlokę się do jej łóżka. Ona podaje mi rękę, niby słabą gałązkę starego drzewa. Ciągnę, ciągnę i nic. Jest ciężka, za ciężka. Ciągnę jeszcze trochę i daję spokój. Mówię, nie mogę. Wracam do łóżka. Zasypiam w tej samej chwili. Nana Safeta umiera nazajutrz. Ja staję się coraz większą zdradą. I była zima. A tak, prawie zapomniałam powiedzieć, w końcu do naszej połowy domu wprowadził się pokój. Straszny oszust. Elegancki, wysztyftowany, pełen słów, uśmiechów, a czynszu nie płaci. Ciągle tylko jutro, pojutrze, za parę dni. Niezły kłamczuch. Dziadzio Nedżad z nim rozmawia, ja unikam obu. Nedżad chciałby ze mną pogadać. Pozwolił mi nawet palić, kiedy pijemy kawę, bylebyśmy tylko byli razem. A mnie się nie chce. Denerwuje mnie i on, i dom, i pokój. Zapisałam się na filozofię. Tej zimy słucham wykładów o klasycznym idealizmie niemieckim. Zrobiłam super schematyczny wyciąg o każdym z jego przedstawicieli. Kiedy idziemy z kolegami z roku na kawę, porządnie układam kartki na stole i szczegółowo uczymy się faz rozwoju bytu. Tymczasem babcia Brana z tamtą połową domu wyjechała do Bileiny. Chyba i do niej sprowadził się jakiś pokój. Także oszust. Babcia pisze, dzwoni. Ja do niej średnio. Pieprzone fazy bytu, nie mam czasu. Babcia jest coraz bardziej chora. I sama. Pewnego dnia dostałam wiadomość, że umarła. Jedziemy na pogrzeb. Dziadzio Nedżad i ja. Wściekam się. Nikogo nie dopuszczam do słowa. Idziemy na cmentarz. Ja w pierwszym rzędzie, tuż za trumną. Kondukt jest powolny. Przypomina mi się Sofka Nikolić, największa śpiewająca gwiazda Królestwa Jugosławii. Sofka miała córkę o imieniu Marika. Biedactwo wcześnie zachorowała na gruźlicę. Sofki przy niej nie ma. Londyn, Paryż, Wiedeń. Królowa Skardarli zbiera sławę na światowych scenach. Skardalia, Skadarska to belgradzka ulica. Od XIX wieku liczne znajdujące się tam lokale były miejscami spotkań bohemy literackiej. Do dziś atrakcja turystyczna. Marika umiera. Ma 17 lat. Mówi się, że to dobiło Sofkę. Przyjechała tutaj do Bieliny, pochowała Marikę, wstawiła jej wielki grobowiec. A potem kupiła dom tuż przy cmentarzu, żeby być koło niej. I tak latami, dopóki nie umarła. Teraz obie są w tym grobowcu, jedna obok drugiej.
Idę za babciną trumną. Myślę o sowce, o Maricy. Wszystko inne mnie wkurwia i ludzie, którzy płaczą koło mnie i niebo i ziemia. Jestem zuchwała. Grabarze spuszczają do grobu babcie branę. Niezręczna cisza. Wszyscy gapią się na mnie. Pierwsza, bo tylko ja jej zostałam, powinnam rzucić garść ziemi na trumnę. Ktoś mi szepcze, żebym, jeśli nie mogę, rzuciła kwiat. Jama jest głęboka, zimna, grudniowa. A moja mama, córka brany, umarła latem. Pewnego dawnego lata w pewnym innym mieście. Patrzę w głąb jamy, do której odejdzie ta połowa domu i myślę, jacy wszyscy są głupi, niewybaczalnie głupi. Bo czy to ważne, co pierwsze upadnie na trumnę schęblowanych i niepolarowanych dębowych desek? Teraz, kiedy jest jasne, że brana nie spocznie w ziemi obok swojej córki, która, powie mi to, nazywała się Sneczana. Między latem i jesienią przyszła kolej na dziadzia Nedżada. A on naprawdę szalał jak burza, rozrabiał w szpitalu. Mężczyźnie, który leżał z nim w jednej sali, w środku nocy wyrwał cewnik, przekonując go, że nie jest mu potrzebny. Miał demencję. Ludzie prosili mnie na korytarzu, żebym go wzięła do domu. Mam na myśli naszą połowę domu. Pod koniec pielęgniarki musiały go przywiązać do łóżka. Prawie nieprzytomny uprzejmie im podziękował, po czym zażądał ode mnie: przynieś mi nożyczki. Tylko 2 dni choruję, a ja wiem, że już go nie ma. Tym razem jestem obecna. Może tak zdrada będzie choć odrobinę mniejszą. Patrzę na rurki powbijane w jego wychudłe ciało. Niby korzenie, które bezpowrotnie wciągają jego życie w podziemne wody martwych. Siedzę na jego łóżku. Ludzie przechodzą korytarzem. W pewnej chwili pojawia się lekarka i bada mu puls, sprawdza rurki, monitor. Potem zwraca się do mnie. To już długo nie potrwa. Godzinkę, dwie. Tego wieczoru w drodze ze szpitala siadam na ławce w wielkim parku, żeby zapalić. Nie jestem zła. Już od jakiegoś czasu nie nienawidzę otaczających mnie ludzi, tylko siebie. Patrzę na nich, jak idą każdy ze swoim życiem. Po drodze patrzą na mnie. Słyszę w sobie ich głosy. Kim jesteś i czyja? Zdrada to groźna choroba, trudno uleczalna. Wiem to dzisiaj, po latach mniej lub bardziej skutecznych terapii. Dziś moje jest lato. I jesień jest moja. Moi są Bóg i Tito. Wojna jest moja. I pokój. I zima, i lato są moje. Wszystko jest moje. Teraz, kiedy nie mam już nic. Prośba do Elizabeth. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie straty, że kiedy się je traci, nie ma sprawy. Droga Elizabeth, piszę, bo nie wiem, co innego mogłabym zrobić. Na oddziale psychiatrycznym udało mi się stracić poczucie czasu. Wiem już tylko to, że jest go za dużo i nie wiem, czy jutrzejszy dzień kiedyś nadejdzie. Piszę do ciebie, przepraszam, jeśli ci w jakikolwiek sposób przeszkadzam, bo postanowiłam stracić wszystko. Chciałabym zachować już tylko pamięć, ale tak jak się teraz rzeczy mają, może i to mi się nie uda. Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Nie chciałam zgubić ani ludzi, ani rzeczy, ani poczucia czasu. Po prostu tak się stało. Matkę straciłam, a długo nawet o tym nie wiedziałam. Kiedy mi powiedzieli, miałam niepełne 5 lat. Myśleli, że to jest właściwy czas. Dla mnie było to całkiem okej. Wtedy kraj, w którym żyję, stracił pokój. Pewnie i moja rodzina straciła wtedy pokój. Kiedy pokój wrócił do kraju, dla mojej rodziny było za późno. Oni umarli. Z nimi moja matka umarła po raz drugi. To także było okej. Jej nie znałam, a oni byli starzy. Z nimi umarły domy, w których mieszkaliśmy. Pieprzyć domy.
Ale kiedy domy umarły, umarł też czas, w którym żyliśmy. Kiedy zostałam bez czasu, zabrano mnie do kliniki psychiatrycznej. Trać rozleglej, trać szybciej, ćwicz. Wejdzie ci w nawyk utrata miejsc, nazw, schronień, dokąd chciałaś uciec lub chociażby się wybrać. Praktykuj te sprawy. Doktorzy nie chcieli wierzyć, kiedy im powiedziałam, że dla mnie wszystko, co się stało, jest okej. Niemożliwe, to nienormalne, powiedzieli. Ponieważ nie do końca rozumiem, co jest normalne, a co nie, trochę jestem skołowana lekami, w pewnej chwili wykrzyczałam. Skoro Elizabeth mogła stracić matkę, potem Lotę, a potem wszystko i było to dla niej okej, może być i dla mnie. Wtedy posłali mnie na badania. Robili mi różne analizy krwi. Badali czynność tarczycy. Odczytywali fale mózgowe. W końcu doszli do wniosku, że moje ciało nie jest problemem. Przepadł mi gdzieś zegarek po matce. Jaskrawy blask dawnych domów. Dzisiaj blady cień, ukłucie w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy. Zdiagnozowali u mnie chorobę spowodowaną utratą matki, najbliższych krewnych, domu, dwóch domów i poczucia czasu. W moim umyśle zaobserwowano emisję dziwacznej myśli, że wszystko to jest okej. Jako terapię dostałam 10 mg Zypreksy wieczorem, 20 mg Seroxatu rano i 3 razy po 5 mg Apaurinu dziennie. Po wymienionych miligramach stan mojego umysłu się nie zmienił, ale świat przechodzi przez niego znacznie wolniej. Zawsze jestem w jakimś otchłani między czuwaniem a snem. Często recytuję w myślach twój wiersz. Ponieważ nie mam poczucia czasu, nie wiem, ile potrzebuję na przejście od jednego wersu do następnego. Straciłam 2 najdroższe miasta. Ba, dzierżawy ogromniejsze. 2 rzeki, kontynent. Nie wrócę do nich już nigdy, ale trudno, nie ma sprawy. Przeważnie leżę. Patrzę w sufit, otoczona ciszą i przeczuciem, że wszystkie miasta tego świata odpłynęły ode mnie. Na sesjach z lekarką opowiadam o tobie, o twoich wierszach. Z powodu leków mówię wolniej, a lekarka, kiedy jestem w jej gabinecie, zazwyczaj wypala 4 do 5 papierosów. Wczoraj opowiedziałam jej o Locie, że ona też była w klinice psychiatrycznej i że potem się zabiła. Wtedy lekarka mnie zapytała, czy chce się zabić. Powiedziałam jej, że straciłam rozumienie śmierci. Nawet gdy stracę ciebie, ten gest, śmiech chropawy, który kocham, nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy. Tak, straty to nie takie znów, pisz, straszne sprawy. Na każdej sesji rozmawiamy o śmierci. Lekarka mnie pyta, czy chodzę na cmentarz. Mówię, że nie chodzę już od lat, że mnie to nie interesuje. My dwie jesteśmy zgodne w niewielu sprawach, a w sprawie cmentarza wcale. Ona uważa, że gdy tylko osiągnę stabilną remisję, powinnam pójść. Z bukietem kwiatów i łzami. Mówi, że wtedy skończą się moje nocne koszmary zapowiadające straszną powódź, która pochłonie miasta, cmentarze i kości moich martwych. Mówi, że ta powódź, mulista i przerażająco brunatna, to moje łzy, które, kiedy nastąpi stabilna remisja, powinnam wylać na groby. Słucham jej, ani przytomna, ani uśpiona. Niekiedy daje się ponieść i mówi, żeby mniej myślała o ich kościach w ziemi, a więcej o ich duszach w niebie. Jej nie powiedziałam, ale tobie powiem, Elizabeth. Rozmyślałam także o tym i doszłam do wniosku, że nasze dusze są za ciężkie na niebo. Że obłoki musiałyby ustąpić przed ich opuchniętymi stopami. Elizabeth Bishop, ta jedna sztuka, przełożył Stanisław Barańczak. Droga Elizabeth, jest ciemno. Nie wiem, czy nadchodzi noc, czy korony topól zasłaniają słońce. Wiem tylko, że straciłam poczucie czasu i że powieki mam nabrzmiałe od leków. Wiem też, że umarłaś rok przed moim urodzeniem. Była jesień. Pochowana jesteś w Bostonie, stan Massachusetts. I ciebie straciłam. Na koniec
jeśli to jest koniec. Droga moja Eli, proszę cię, powiedz mi tylko jedno. Czy opanowałam sztukę tracenia? Serdecznie, Leila. Znowu spadł śnieg, Sneżano. Fragment piosenki Sneżano, popularnego wokalisty turbofolku i folku Szabana Szaulicia. Radio gra całymi dniami. W dziennym pokoju, na komodzie pod telewizorem. Radio jest starą brunatną skrzynką marki Triglaf Iskra. Z przodu ma oczy, dwa lśniące metalowe kółka i sześć zębów, białe plastikowe klawisze w ciemnych dziąsłach. Nikomu nie zależy zbytnio na programie. Ważne, żeby coś grało. Brzęczało cicho, bo inaczej zjadłaby nas cisza. Świat pomału przemija w szmerze głosów. Atmosfera codzienności ulega zakłóceniu, jedynie kiedy z głośnika popłynie piosenka Znowu spadł śnieg, Sneżano. Myśleli, że nie zauważam, że nie wyczuwam niezręczności w ich dorosłych ciałach, że nie widzę, jak odwracają ode mnie głowę, rzucają jedni drugim żałosne spojrzenia, a ich oczy napełniają się łzami. Bo ta piosenka przypadkowo dotyka twojej śmierci, przypomina im, ryje we wspomnieniach. Jest lamentem stopionym z zapachem domu, w którym wyrosłam. Mnożą się dni, w miesiące, lata. Wyrastam z ich łez jak nasienie z kropel rosy. Czasami, gdy ich spojrzenia są zamglone, potrafię wyczuć, że patrzą przeze mnie. Drążą i szukają czegoś, czego już nie ma. Wwiercają się w pustkę ukrytą w głębi moich źrenic. Rosnę świadoma, że mieszka we mnie jakieś nieznajome nic. A potem przychodzi wojna. Radio cichnie. Wszystko staje. I nigdy nie wraca. Każdy odchodzi w stronę swoją, w swój kokon prawdy. Cisza nas zjadła. Ja zostałam z moim nic. Coś mnie bardzo uwiera, coś, na co nie pomagają wszystkie opowieści o tobie, które przetrwały. Twoja legitymacja partyjna w szufladzie stołu nic już nie znaczy. Jesteś otwartym zeszytem, niezapisanym. Dlatego wyciągam cię teraz z mroku moich źrenic. Otwieram ci drzwi i zapraszam, żebyś usiadła. Moje pytanie jest jasne. Gdybyś jakimś cudem przeżyła tamten rok, 82, gdyby na twoich oczach państwo się rozpadło, kim byś teraz była, Sneżano? Zaczyna się wojna. Pakujemy się, ty mnie poganiasz. Co chwilę wyjmujesz coś z mojej walizki. Nie możemy tego wszystkiego zabrać, mówisz. Jest jak jest, państwo się rozpadło. Wykreśla się granice i każdy idzie na swoją stronę, do swoich. Odchodzimy bez pożegnania. Wspinamy się na wrace. Opuszczamy miasto w płomieniach. Jesteśmy w jakimś autobusie, ciasno tu. Siadam ci na kolanach. Mijają nas czołgi. Niby rogi sterczą z nich ręce z uniesionymi trzema palcami. Mowa o Serbach, których symbolicznym znakiem, pozdrowieniem są wyciągnięte w górę trzy palce prawej ręki, co nawiązuje do znaku krzyża, który prawosławni Serbowie, żegnając się, kreślą trzema palcami. Gest popularny wśród nacjonalistów i serbskich żołnierzy w ostatniej wojnie. Jedziemy wolno. Ciągle jakaś kontrola. Od ciebie chcą dowodu, mnie nie pytają o nic. Wiele godzin jedziemy do granicy. Przez okno widać Drinę. Wchodzi dwóch, za nimi jeszcze dwóch. Śmieją się, hałasują, dokładnie sprawdzają każdego. Jest jakiś problem na tylnych siedzeniach. Coś się tam rusza. Nie dajesz mi odwrócić głowy. Wychodzą, ci czterej. Ale teraz jest z nami jakaś dziewczyna. Z długimi, jasnymi włosami. Z przestraszonym spojrzeniem. Zabierają ją, klnąc na głupich bośniaków, którzy przegapili muzułmankę. Nikt nic nie mówi. Usta masz zaciśnięte. Czoło zmarszczone. Oczyma każesz mi trzymać język za zębami. Potem jesteśmy w małym mieście.
dotarłyśmy do swoich. W telewizji nasze byłe miasto obraca się w ruinę pod granatami i kulami. Pewnego wieczoru podczas dziennika w dwójce kamera daje zbliżenie naszej ulicy. Nad domem Almy unosi się bury dym. Patrzę na ciebie, a ty milczysz. Na stole miska pełna owoców i pusty wazon. Twoje oczy uciekają przed moim spojrzeniem. A ja cię pytam, i co teraz? Co teraz, Sneżano? Albo zaczyna się wojna. Znowu pakujemy walizki. Z mojej wyjmujesz wszystko, co uważasz za nadwyżkę. Granice są wytyczone. Państwo zniknęło. Teraz żyje tylko w naszych sercach, mówisz. Wyjeżdżamy. Daleko od tej rozpaczy. Upchnięte w ostatnim samolocie, które opuszcza Sarajewo. Miesiącami wałęsamy się po obozach dla uchodźców. W obcym kraju, gdzie nie mamy nikogo. Powoli zaczynamy kaleczyć język. Sylabizujemy jakieś nowe słowa. Ty dostajesz pracę sprzątaczki na dworcu kolejowym. Zamiatasz, wycierasz i froterujesz podłogę z szarego marmuru. Często w chwili odpoczynku rozkładasz ręce i opowiadasz przechodniom, jaki nasz kraj był piękny i duży. Patrzą na ciebie smutno wodnistymi oczyma, wzdychają, machają ręką i jedni do drugich cicho szepczą. So slavisze, so patetisze. Czasami przychodzi list od Almy. Pisze, wszystko dobrze, już nie strzelają, a więc u nich wojna się skończyła. Ale my nie wracamy, żeby żyć wśród grobów, tak mówisz. I ciągniesz tę szczotkę. Latami patrzę na ciebie pochyloną. W pasie masz przewiązany szal, niby sztandar. Tak podgrzewasz słodkie wspomnienia o torach kolejowych, które budowałaś w czynie społecznym. Świat pędzi dalej. Uparcie próbuje ci powiedzieć, że on nie zostaje na stacji, kiedy umrze jakieś państwo. Wokół nas jest coraz więcej uchodźców, nowych. Przybywają z daleka, ich wspomnienia są świeże, bardziej bolesne. Nienawiść gospodarzy jest smarem na naszych szynach i zwrotnicach, po których jadą. Ale ty nie słuchasz. Rozkładasz te swoje ręce jak złamane kopie. Aż do chwili, kiedy chłopaki z gniewnym spojrzeniem łamią ci szczotkę. Wymyślają ci i plują na podłogę, którą wyfroterowałaś. Siedzisz w kałuży wody na zimnym marmurze. Ze zdumieniem wpatrujesz się w brudną posadzkę. A ja cię pytam, i co teraz? Co teraz, Sneżano? Albo zaczyna się wojna. Nie pakujemy nic. Państwo się rozpadło. Granice są krwawe. Ale my nie jedziemy nigdzie. To jest nasze miasto i nasz dom, tak mówisz. Dodajesz, że każde zło kiedyś mija. Przeżyłyśmy wojnę. Twoja firma przepadła. Jesteś bezrobotna od lat. Tu i tam złapiesz jakąś chałturę. Nie masz ubezpieczenia i stażu do emerytury. Dom naprawiałyśmy długo, ale teraz jest okej, stosunkowo. Lata mijają, a ty nadal dzielisz czas na ten przed wojną i po wojnie. Często siedzimy w milczeniu. W milczeniu jemy. Kiedy jesteś w złym nastroju, zarzucasz mi, że się oddaliłam. Pewnej nocy się spóźniam. Otwieram drzwi. Minęła północ. Siedzisz przy stole, na którym czeka na mnie wystygnięta kolacja. Siadam. Usiłuję jeść w milczeniu. Ale nie, chcesz wiedzieć, gdzie byłam do tej pory. Nie odpowiadam. Jesteś wściekła, krzyczysz. Mówisz, że dzwoniłaś do wszystkich po kolei. Nikt nie miał pojęcia, gdzie jestem, co się ze mną dzieje. Dzwoniłaś też do Almy, mówisz. Trochę się zdenerwowała. Byłaś w szoku, kiedy ci powiedziała, że już się nie widujemy. I o jakiejś mojej kłótni z przyjaciółkami. Że sprawy trochę wymknęły się spod kontroli i nie opowiedziała ci tej historii do końca. Głód mi minął. Wstaję od stołu. Próbuję przejść koło ciebie, ale ty chcesz wyjaśnień takiego zachowania, zerwanych przyjaźni. Mówisz, że nie rozumiesz, kim się stałam. Chcesz opowieści do końca. Myślę, że skoro chcesz, to masz. Powiedzieli, że jestem znajdą i że urodziła mnie czetniczka. Mówię.
Jesteś wstrząśnięta. Teraz ty nie masz ochoty na rozmowę. Odwracasz głowę. Najchętniej byś uciekła. A ja cię nie daję. Mocno cię ściskam za rękę. Jęczysz. Cicho syczę. W naszym mieście mówią, że jesteś szczetniczką. Patrzysz na mnie zdumiona. Wargi masz blade. A ja cię pytam, i co teraz? Co teraz, Sneżano? Kiedy się lepiej zastanowię, myślę, wcale nie jest w porządku, że ci to robię. Że bezczelnie ciągnę cię przez błoto, w które mnie wdepnęłaś. Bez żadnych pytań. Lepiej będzie, jak cię umieszczę z powrotem w piosence Szebana. Oddam cię dawnym muzom. Bo popatrz, jesteś moją matką i cokolwiek byś zrobiła, gdziekolwiek mnie zabrała, musiałoby się zdarzyć, że w pewnej chwili wściekle krzyknęłabym ci w twarz, jak ja cię nienawidzę, i trzasnęła drzwiami. Siedzę w pokoju. Zeszyt wciąż jest niezapisany. Chciałabym go teraz zamknąć, pogodzić się ze wszystkimi tymi nieprzeżytymi życiami. Przez otwarte okna wchodzi zimne powietrze. Słońce skryło się w ciemności. Pukasz. Otwierasz drzwi. Siadasz na krześle. Mówisz, wpadłaś tak sobie, żebyśmy trochę rozprostowały nogi. Same. Ty i ja. Idziemy w ciszy. To wąskimi, to szerokimi ulicami. Drżysz z zimna. Przytulasz się do mnie jak mała dziewczynka. Jest mrok. Schodzimy krętą ulicą. Za nic nie mogę zrozumieć, gdzie jesteśmy po tych wszystkich latach. I wtedy nagle stajesz, jak w ziemię wkopana. Gdzieś w dole palą się uliczne światła. Słychać głosy, szum aut. Ale ty nie chcesz iść dalej. Patrzysz na mnie i mówisz, wiesz, to dobrze. Dobrze, że umarłam.